Przed momentem zakończyło się ostatnie spotkanie 32. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy między Śląskiem Wrocław a Krakowią. Zapraszam do krótkiego podsumowania tego meczu. Dziwny termin tego meczu, gdyż wszystkie 7 spotkań odbyło się już w ostatnich 2 dniach i termin tego spotkania podyktowany jest Pucharem Polski. W poprzedniej kolejce Śląsk Wrocław przegrał w Warszawie z Legią 0-2, a Krakowia przegrała na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok 1-2. I omawiałem już spotkanie Śląska Wrocław z Krakowią w tym sezonie. Na samym początku to było w lipcu albo w sierpniu, chyba bardziej, tak, w sierpniu. Boże, mamy końcówkę czerwca, wtedy był sierpień, a to jest dalej ten sam sezon, a składy obu zespołów praktycznie kompletnie się różnią. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1, tu jest odnośnik do tego filmu. Ten mecz wyglądał inaczej. Zacznijmy w ogóle od tego, że nie skomentujmy pierwszej połowy. Dajmy sobie spokój, pierwsza połowa po prostu się odbyła. Nic tam się praktycznie nie działo. Ja w ogóle szanuję starania komentatorów, że w ogóle pan drugi komentator, Maciej Murawski bodajże, wspomniał, że ta połowa mogła się podobać. Ja nie wiem, co mogło się podobać w tej połowie. Natomiast druga była już znacznie ciekawsza, bo mieliśmy aż 5 bramek. Śląsk wygrał z Krakowią 3-2, pomimo tego, że od 47 minuty przegrywał 0-1 po bramce z rzutu rożnego Lopeza. I wydawało się, że Krakowia zaatakuje, że będzie walczyła o zwycięstwo w tym meczu. Natomiast dość szybko, no może nie dość szybko, ale w dość krótkim czasie Śląsk Wrocław objął prowadzenie. Rafael Lopez strzelił bramkę w 47 minucie, a wyrównał już w 60 Przemysław Płacheta bardzo ładną akcją. I tylko 2 minuty później Erik Exposito strzelił gola na 2-1. I Krakowie kompletnie się posypała. Pomimo tego, że przegrywając 3-1 w 90 minucie jeszcze zdołała strzelić gola na 3-2, to brak było jakiegoś takiego ducha w tej drużynie. Już nie wspomnę o tym, jak zagrał środek obrony Krakowi w tym meczu, jak Helik dawał się w ogóle mijać. Exposito przy tym zawodniku dzisiaj wyglądał jak jakiś Thierry Henry. Ogólnie dość przygnębiający mecz ze względu na fakt, że Krakowia na przykład potrafiła w tym sezonie wygrywać i potrafiła bardzo ładnie grać. Była nawet wiceliderem do pewnego czasu, natomiast dzisiaj to jest kompletnie cień drużyny z tamtych czasów. Natomiast Śląsk Wrocław bardzo dobrze zareagował na stratę tego gola w 47 minucie. Bardzo ładne wypunktowanie, bardzo ładnie grali ze sobą Exposito z Płachetą, Exposito w ogóle z golem, bardzo ładnym zresztą, też nawinął Helika jak Bobasa. Potem zaasystował do Płachety przy golu na 3-1. Płacheta dość też łatwo wyminął Diego Ferrareso. Wydaje mi się też, że Peskowicz przy tym golu mógł lepiej się zachować. Taki mecz bez historii, szczerze mówiąc, ale dzięki temu zwycięstwu Śląsk Wrocław w tym momencie znajduje się na 4. miejscu w tabeli i traci do 2. Piasta Gliwice i 3. Lecha Poznań już tylko 1 punkt. Także walka o to pudło, o czołówkę będzie bardzo ciekawa, szczególnie, że jest o co grać, bo nie wiadomo, czy 4. miejsce jest premiowane awansem do europejskich pucharów. No trochę mimo wszystko przykro się patrzy na Krakowie. Ten zespół bardzo spuścił stonu w końcówce sezonu. I na pewno wszyscy sobie stawiali większe oczekiwania wobec tego zespołu. Jeśli chodzi o zawodników, którzy się wyróżniali na plus. Dzisiaj zrobiłem dość krótki ten odcinek, ale no, mamy trochę tych meczów w tej kolejce i musimy też jakoś to nadgonić. Jeśli chodzi o Śląsk Wrocław, tego było całkiem sporo. Na pewno Płacheta, który dzisiaj strzelił 2 bramki. Na pewno Exposito, który naprawdę ładnie zagrał. Trochę się śmiali z tego zawodnika przed sezonem, że przychodzi z dość niskiej ligi hiszpańskiej, że nie miał do końca liczb. Natomiast dzisiaj strzelił 8. gola i zanotował asystę. Jeszcze w Śląsku Wrocław wyróżniłbym jeszcze w Śląsku Wrocław Roberta Picha. Natomiast jeśli chodzi o Krakowie, wyróżniłbym... No, Lopez ogólnie nie zagrał potężnego spotkania.
ale strzelił dwa gole, więc on jest plusem tego meczu w Krakowi. I to wszyscy. Mówię, Śląsk Wrocław po tym zwycięstwie znajduje się teraz na czwartym miejscu. Krakowia jest na siódmym z 46 punktami, czyli tyle samo co Pogoń Szczecin. No i jeśli chodzi o Krakowie, no to no ma jeszcze szansę, bo mamy 5 meczów, to jest 15 punktów. Ma jeszcze szansę nawet na... ma szansę na podium. Więc jeśli jest jeszcze okazja, to ja radziłbym Krakowi, żeby jeszcze grać. Natomiast Śląsk Wrocław tym zwycięstwem naprawdę zbliża się do grania o najwyższe cele, czyli no bardziej już realnie patrząc, wicemistrzostwo, europejskie puchary. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się przy następnym meczu. Teraz będzie natłok tych spotkań taki, że kolejki się mieszają ze sobą. Jutro już jest 33. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cześć.